11 ambulansów wartych ponad 6 700 000 zł zasili szeregi Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Pojazdy trafią m.in. do Katowic, Pyskowic, Tarnowskich Gór, Zabrza, Jastrzębia-Zdroju i Chorzowa. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa śląskiego. Tą sytuację w pogotowiu wspieramy, bo to jest bardzo ważna jednostka na naszej mapie. Bardzo istotny element wspierania ratownictwa medycznego. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że to właśnie ratownicy są na pierwszym miejscu, muszą mieć komfortowe warunki, o to też staramy się zadbać inwestycjami w infrastrukturę tutaj, czy w Katowicach, czy w Sosnowcu, ale z drugiej strony też najlepszy sprzęt, nowoczesny sprzęt. Myślę, że każdy kierowca, który wsiada do nowego samochodu, myślę, że ma te poczucie bezpieczeństwa. Koszt jednego ambulansu to 740 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi wyposażenie i przystosowanie pojazdu do użytku na potrzeby medyczne. To jest jeżdżący OIOM, czyli defibrylatory, ssaki, pompy, podstawowy sprzęt, który powinien się zgodnie z rozporządzeniem znajdować w karetce, ale oprócz tego musimy też powiedzieć głośno, że dodajemy nowy sprzęt, czyli USG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, na pewno będą w nowym roku laryngoskopy, wideolaryngoskopy, to pełen nowoczesny sprzęt na światowym, naprawdę światowym, nie tylko europejskim poziomie. Pogotowie otrzymało również specjalny ambulans warty 840 tysięcy złotych, wyposażony w nosze umożliwiające przejazd pacjentów o wadze przekraczającej nawet 300 kg. To pierwszy tego typu pojazd w regionie. Jego wnętrze zostało zaprojektowane tak, aby sprzęt medyczny i leki zajmowały jak najmniej miejsca. Jest spora różnica, tak, zgadza się. Jest przepaść, różnica wielka i usprawnienie pracy na pewno będzie to na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe jest koordynatorem jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W jego strukturze działa 79 zespołów pogotowia, w tym 69 podstawowych i 14 specjalistycznych.